Serdecznie witam o poranku w naszym kolejnym Aceranku. A dzisiejszy Aceranek będzie po części, ale tylko po części, odpowiedzią dla katolików, którzy no, mają dylemat, ponieważ nie bardzo wiedzą, czy wierzyć Biblii, czy jej nie wierzyć. No cóż, muszą to rozstrzygnąć we własnym sumieniu, ale jak to już mówiłem w niedawnym Aceranku, Kościół katolicki powiada do swoich oficjalnych dokumentach, oczywiście, że swoją teologię opiera na trzech filarach. A jednym z tych filarów jest Pismo Święte, więc nie wypada katolikowi powiedzieć, że Pismo Święte jest nieważne, że nie trzeba mu wierzyć. No bo to w tym momencie świadczy, że ten człowiek, który uważa się za katolika, buntuje się przeciwko swojej własnej religii i swoim własnym przełożonym. Jakby nie było. Ale do czego zmierzamy? Zmierzamy do stwierdzenia, czy słowo Boże objawia nam Jezusa Chrystusa jako jedyną drogę do Boga, jako jedynego Zbawiciela, jako jedynego Pośrednika. Czy tak jest, czy nie? W tym celu otwieramy Ewangelii Jana, rozdział piąty tejże Ewangelii, i od 37 wersetu czytamy. A sam ojciec, który mnie posłał, wydał o mnie świadectwo. Ani głosu jego nigdy nie słyszeliście, ani postaci jego nie widzieliście, ani słowa jego nie zachowaliście w sobie, Ponieważ nie wierzycie temu, którego On posłał. Badacie pisma, bo sądzicie, że macie w nich życie wieczne, a one składają świadectwo o mnie. Ale mimo to do mnie przyjść. Nie chcecie, aby mieć życie. No, niesamowity fragment Słowa Bożego, ale teraz pomijmy czasy sprzed dwóch tysięcy lat, bo Jezus przecież mówił do Żydów. Ale teraz przyjrzyjmy się temu tekstowi w kontekście dzisiejszych czasów, no i tego, o czym mówiłem, czyli że jakaś, jakaś część katolików nie wierzy Biblii, nie chce jej wierzyć, no i ma potężny problem. Zresztą spora część protestantów też przestała Biblii wierzyć i też mają potężny problem. Kto wie, czy nie większy, no ale to już jest inna sprawa. I co Jezus mówi? Jezus mówi, że Ojciec wydał o nim świadectwo, że Ojciec świadczy o nim, On o tym wie, ale świadectwo Ojca nie jest świadectwem tylko dla Syna, ale jest świadectwem dla wszystkich ludzi. Oczywiście dla tych, którzy uwierzą Jezusowi. Problem polega na tym, że religijni Żydzi, a dzisiaj religijni ludzie, i katolicy, i protestanci, i prawosławni, bo o nich trzeba pamiętać, i religijni adwentyści, a tych jest religijnych bardzo dużo, oni wszyscy mają usta pełne frazesów. Wszyscy potrafią powiedzieć: Wierzymy w Jezusa. Ale kiedy przyglądasz się ich życiu, to wiesz, że oni nie wierzą w Jezusa. A skąd wiesz, bo widzisz, że w nich nie ma życia? W tych ludziach nie ma życia. A jeżeli w tobie nie ma życia, to ty nie wierzysz Jezusowi Chrystusowi. Dlatego, że Jezus Chrystus powiada, że ten, który mu wierzy, ma życie wieczne. To nie jest jakieś tam życie, to nie jest jakaś tam egzystencja. To nie jest jakieś tam przeżycie swoich lat skulony w kącie, w strachu przed wszystkim, przed wszystkimi, ale to jest pełnia życia. Bo Jezus daje pełnię życia. Możesz się zachłysnąć życiem. Możesz przeżywać życie, doświadczać tego życia. Masz świadomość, że jesteś dziedzicem królestwa. A więc poruszasz się w, w tych dziedzinach, w których masz dziedzictwo i korzystasz z tego dziedzictwa. Bierzesz do swojego życia obficie. Radujesz się swoim życiem. Jesteś prawdziwym światłem. Jesteś Prawdziwą solą tego świata. Jesteś zwycięzcą na tym świecie. Jesteś człowiekiem, na którego się patrzy i któremu się albo zazdrości, albo którego się nienawidzi z powodu Chrystusa. Nie jesteś ogonem, ale jesteś głową. Czy tak żyjesz? Czy to jest Twoje życie? To jest życie ludzi, dla których Jezus Chrystus jest jedyną drogą. Dla, ty, dla których Jezus Chrystus jest pełnią życia, dla których Jezus Chrystus jest jedynym pośrednikiem do Ojca, dla których Chrystus jest jedynym Zbawicielem, jeżeli Jezus nie jest dla ciebie jedynym. Jeżeli masz innych pośredników, oj, rzymski katolicy znamnożył tych pośredników całą masę, no to jesteś zagubiony. Jesteś kompletnie zagubiony. Nie chcę, nie chcę drwić, ale jeżeli coś zgubiłeś, to do świętego antka się modlisz. A jak ci się noga powinęło, to, a jak nie wiesz, który jest odpowiedzialny za to, święty, to do kogo pójdziesz? No do Jezusa nie pójdziesz, bo cię nikt tego nie nauczył. Czy widzicie absurdy, Kochani katolicy, czy widzicie te absurdy? Mówicie, że pismo jest nieważne. Biblia jest nieważna. Jak jest nieważna? Skoro wasz kościół się opiera na Biblii, tak mówi przynajmniej. Więc nie możecie tak twierdzić. Ale jeśli już twierdzicie, że jest ważna, no to moment. Po co czytacie pismo? Bo sądzicie, że w nich macie życie wieczne. Ale nie przyjmujecie Jezusa. Nie chcecie do niego przyjść. Idziecie szturmem do matki. Do matki, która jest człowiekiem. Nie widzi, nie słyszy. Czemu nie idziecie do Jezusa, skoro matka mówi, idź do Jezusa? To zostawcie tą biedną matkę i idźcie wprost do Jezusa. Będziecie w zgodzie z tym, czego jak twierdzicie, naucza Was Maria. Idźcie do Jezusa. Ale czemu nie idziecie? Boicie się żyć? Boicie się doświadczyć życia? Boicie się być wolnymi ludźmi? Boicie się, że poznacie prawdę? Przecież prawda ludzi wyzwala. Kłamstwo nigdy nie daje ludziom wolności, kłamstwo zawsze związuje ludzi. Kłamstwo sprawia, że stajesz się niewolnikiem. Kłamstwo sprawia, że stajesz się człowiekiem żyjącym w strachu, w przerażeniu. To prawda prowadzi do wolności, to prawda wyzwala. A Jezus Chrystus to prawda. On o sobie powiedział: Ja jestem prawda. Ja jestem droga, ja jestem życie. Jeśli Jezus to jest życie, to znaczy, że poza Jezusem nie ma życia, nie istnieje poza nim żadne życie. Istnieje jakaś egzystencja, w której ludzie martwi duchowo, jedzą, piją, pracują, jedzą, piją, pracują, jedzą, piją, pracują. Niektórzy w wolnych chwilach uprawiają seks i to jest całe ich życie. Nie jest tak? Jest tak! Czy to jest życie, które Bóg Tobie obiecał? Czy możesz powiedzieć, że wierzysz Jezusowi i właśnie tak żyjesz? To jest Twoje życie? To powiem Ci tak, kłamiesz. Ale Ty wiesz, że kłamiesz. Ty rozpaczliwie chcesz wierzyć, ale nic Ci się nie zgadza. Nic w Twojej religii nie zgadza się z tym, czego uczy Słowo Boże. Czego uczy Pismo Święte. Ja wiem, że przez lata nie było alternatywy. Tak, nie było alternatywy. Dlatego, że kościoły protestanckie siedziały jak mysz pod miotłą i nie istniały praktycznie w świadomości społecznej. Ale musiał przyjść błogosławiony COVID i co się stało? Ano pokazało się, kto kim jest. Protestanci... W zdecydowanej większości uciekli przed kowitkiem. A katolicy? Katoliką zamknęli Kościoły. Zresztą, w dużej części też uciekli przed kowitkiem. Ale teraz, teraz mnóstwo katolików opuszcza Kościół. Nie mogę powiedzieć, że mnie to cieszy. Dlatego, że ci ludzie. W większości idą do świata, zasilają szeregi lewaków, zasilają szeregi ludzi zdemoralizowanych, zdeprawowanych. Niestety przez lata nikt nie przedstawił im alternatywy, ale dzisiaj jest alternatywa. Dzisiaj pojawiło się wiele kościołów domowych, i nie tylko domowych, w których możecie spotkać prawdziwego żywego Boga. Pojawiło się wiele kościołów, takich jak to mówią domowi chrześcijanie, zarejestrowanych, gdzie również możecie spotkać Boga. A więc nie możecie powiedzieć, że nie macie wyjścia. Nie musicie iść do lewaków, nie musicie iść do degeneratów. Nie musicie tam iść. Nie musicie staczać się na dno. Możecie iść do tych, którzy kochają Chrystusa. Ale czy wy chcecie? Czy wy naprawdę szukacie Chrystusa? Czy wam tylko chodzi o religię? Powiem tak: jeżeli Tobie zależy tylko na religii, zależy Ci tylko na tych dzwonkach, na tym wstań, usiądź, klęknij, wstań, usiądź, klęknij, jeżeli Ci zależy na tych kadzidłach, dymach, organkach, to ja nie mam dla Ciebie żadnej propozycji, bo Ty, bo ty i tak nie jesteś zainteresowany Chrystusem, ale jesteś zainteresowany religią katolicką i niczym więcej. To samo mogę powiedzieć pod adresem protestantów. Jeżeli ty jesteś zainteresowany tylko, żeby przyjść w niedzielę do kościoła i to pod warunkiem, że masz czas, to nie mam dla ciebie nic. A chodź sobie, nie chodź sobie, guzik mnie to obchodzi. Twoje życie, Twój sąd. Ale dla tych wszystkich, którzy szukają Chrystusa, w tych trudnych czasach chcą smakować wolności, pełni życia, chcą cieszyć się życiem, Pomimo tego, że wokół tyle płaczu US, to dla tych ludzi mam propozycję. Rozejrzyjcie się wokół. Są kościoły, w których Jezus jest najważniejszy. Są kościoły, w których ludzie kochają Boga. I nie mówcie, że o nich nie wiecie, bo to jest nieprawda. Jak słuchacie teraz tego ceranka, to znaczy, że już wiecie, że taki kościół istnieje. Nie macie wymówki, nie macie usprawiedliwienia w tym momencie. Nie możecie powiedzieć Bogu, ale myśmy nie wiedzieli. Wierz! I Bóg cię przyprowadził dzisiaj do tego Aceranka, żebyś to usłyszał, usłyszała, i żebyś nie musiał, nie musiała się błąkać po tym świecie, ale żebyś mógł, mogła przyjść do Chrystusa. Nie musisz przyjść do Hawłę, wcale tak nie musi być. My nie jesteśmy jedynozbawczy. Idź do innych zborów, które są. Rozkochane w Chrystusie, a jak nie, to załóż się swój Kościół. A dlaczego parafia pod wezwaniem kogoś tam nie miały założyć swojego zboru? A dlaczego nie? Chcecie wiedzieć, jak się to robi? Zadzwońcie do mnie, powiem wam, jak to można zrobić. Pomożemy Wam. Ale nie kłamcie, nie okłamujcie, że nie wiecie, bo to jest nieprawda. Słuchacie, więc wiecie. Czy Chrystus jest godzien tego, żeby za nim pójść? Czy chcecie jego życia? Sami sobie odpowiedzcie, a wtedy będziecie znali prawdę, także prawdę o sobie, amen.